witamy wszystkich. Dzisiaj znajdujemy się na nocce. Dzisiaj ze mną jest Aaron i jest ze mną Michał. Wędkujemy sobie we trzech. Ja dopiero wszedłem do chłopaków, oni już jakiś czas łowią. Michał złapał szczupaczka, takiego około kilograma. Złapali jakieś pojedyncze krąpie. Ja zaraz rzucę sobie wędkę na sumówkę i rzucę sobie jednego federa. Mam nadzieję, że jakieś ryby dzisiaj będą, bo z tego co widzę, to chłopaki tutaj już coś tam na federki łowią. Mam nadzieję, że coś się złowi. Rozpalimy sobie ognisko, ewentualnie posmażymy kiełbaski. Dzisiejsze łowienie to będzie bardziej takie po prostu siedzenie nad wodą sobie, żeby odpocząć, posiedzieć. A przy okazji jakieś ryby. Nie wiem, jak sobie dzisiaj poradzimy. Mamy tylko czołówki, a jest dość ciemno. Usiedliśmy tutaj blisko mostu. Za mną jest most, widać światła. Usiedliśmy blisko mostu, żeby było widać troszeczkę na główce. Z drugiej strony za mną tam mamy, na górze mamy latarnię. Na drodze znajdujemy się na pierwszej główce od mostu u nas w Krośnie. No i chyba w sumie tyle. Nie będę tutaj nic więcej mówił. Jak będą jakieś rybki, będziemy pokazywać. Leszcze. Będą leszcze. Będą leszcze? Będą leszcze. Na pewno? Będą, duże leszcze będą. Skąd wiesz, główkę z przodu. No. Michał zrobił takiego krąbia około 60 deko i ja miałem ładnego leszczyka, takiego ciut większego, ale mi niestety spadł. Ale to na tamtej z przodu, tak? Tak, i panowie nas zrobili w konia, bo powiedzieli, że zostałem na noc i powiedzieli, i ja tak. A się zwinęli, a wy przyszliście tutaj. No, trochę niefajnie. Ale. Odbijemy się. Mówisz? Tak. No dobra. No to my powoli zaczynamy łowienie, ja się rozłożę, zaraz rozbiję sobie wędziska, rzucę z drugiej strony, chłopaki sobie z tej strony będą siedzieć na federki, ewentualnie się do nich dołączę. Zarzuciłem już sobie dwie wędki. Tutaj mam rzuconą jedną gruntówkę na pijawkę. Tutaj stoi Arona wędka, a tutaj mam rzuconą sumówkę z krąpiem. Oczywiście stoi na podpórkach, jest swinger, sygnalizator. W razie czego, żeby była możliwość, żeby sumógł sobie wyciągnąć, żeby była sygnalizacja brania, bo może nam się przysnąć troszeczkę w nocy. Rozłożyłem już sobie śpiwór, żeby w razie czego się przespać. A jak u was, chłopaki? Bardzo dobrze. Michał, niech coś powie. Coś tam uda. Coś, ale macie cały czas branie jakieś, tak? No teraz właśnie trochę ustały, ale mi się wydaje, że coś może większego podejść w końcu, nie? Znaczy, bo mamy jeszcze młodą godzinę. Która jest? 23? No, coś po tej. No dopiero 23, mamy 23, to dopiero coś się ściemniło. Ja się czaję na leszcza. Czaję się na leszcza? Ja za bardzo na leszcza. Znaczy, jakieś drobne ognisko sobie tu z tyłu w trawie zaraz rozpalimy. Gdzieś tam w tym miejscu, tak żeby sobie usmażyć kiełbaskę jakąś, coś zjeść ciepłego. Który ze mną rozpala? Michał. Michał? A może pokażecie rybki, jakie złowiliście, bo ja jeszcze w sumie nie widziałem, a... Co wy na to? Pajk. No to później pokażcie ryby, no. Jakieś drobne krąpie i jeden szczupaczek. Nic za wielkiego nie ma. No nie taki drobny ten szczupaczek, bo taki no... Kilo 20 tam właśnie. Kilka krąpi. Ile ma? 50 ile? 50 ile tam? 4 czy 5? 54, tak? Aha. Kilka krąpi takich grubszych. No ale krąpiki, nie? No. Bez leszcz. No ryby fajne. O, jest chyba branie. Adrian ma branie na żywca. Na krąpia, wrzuconego z gruntu. No chyba, nie? Nie ma? I nie ma ryby. Czekałem dość długo już, nie? Ale tylko poczułem opór po zacięciu. Ale wydaje mi się, że to był sandaczyk, bo podchodziły pod nurt dwa razy. Dwa razy podchodził pod nurt. Dwa razy sandacz podchodził pod nurt, widziałem, rozganiał rybki. No i dosłownie po chwili było zaraz branie, nie? No nic, rzucimy drugiego, no wydaje mi się, że się nie ukłuł, bo tylko tyle co trzymał krąpia, więc jeszcze może poprawi.
Co macie za zanętę? Tajną. Tajna? Tak. Nie, no ale chociaż bazę powiedz. Sama zanęta i gliny dużo, bardzo dużo gliny. 2 kg zanęty i chyba 4 czy 5 kg gliny. Tak? A żwir jakiś dodawałeś? Żwir był w zanęcie. I łowicie głównie na pinkę, tak? Nie, bardzo duży robak. Duży robak. Ja teraz założyłem czerwonego, 2 duże i chyba 2 pineczki. Rozpaliliśmy już sobie ognisko, zaraz będziemy smażyć sobie kiełbaski. Jedno branie na wędkę miałem tą z gruntu rzuconą na krąpia. Przejechał mi kawałek na sygnalizatorze, wziąłem wędkę w ręce, przyciąłem niestety, tylko poczułem jak dostała ryba po zębach, prawdopodobnie sandaczyk, bo było widać jak przy nurcie wychodziły chwilę wcześniej. No ale nic, łowimy dalej, może jeszcze coś będzie, dopiero jest, o tam widać było, jazik się spławił. No widać białoryb tutaj wszedł na tą główkę, jaziki jakieś i chyba kleniki. A, no bo ty tu grochem karmiłeś, tylko ty z tej strony, tak? No. Tutaj macie czerwone robaczki, tak? Mhm. Kto kopał? To tam gdzieś z komórki wziął. Aha. Taty, tak? Brata bardziej. A, brata. W nocy zawsze rzucamy dość blisko brzegu, mam rzucone. Tutaj mamy warkocz. Ja mam rzucone około 3-4 metry w warkocz, bo tak blisko należy szukać ryby w nocy. Nie rzucać daleko, bo to się po prostu mija z celem. No może zachowujemy się dzisiaj troszeczkę za głośno, bo przyjechaliśmy po prostu sobie posiedzieć nad wodą, a ryby są przy okazji, ale tak nastawiając się typowo w nocy na rybę, należy rzucać blisko brzegu, na wypłycenia, bo tam ryba w nocy żeruje, tam szuka pożywienia drapieżnik w nocy, no i tam powinno się szukać i sumka, i sandacza, i tak samo klenia czy jazia, bo raz bolka, jak ktoś spinninguje w nocy. No na razie mamy rzucone wędki, czekamy na brania i... Jedno branie było, no zobaczymy, czy coś jeszcze będzie. Czarą, widzę, że ryby nie dadzą ci spokojnie zjeść. Nie dadzą, no to już zjadłem, ale... Kurde, no tak duże przynęty, takie małe ryby biorą. Pokaż. Czekaj. Taki krąpik. Na czerwonego 2 duże białe i jeszcze... No przed chwilą kiełbika złapałeś. No na to samo. Też czerwonego i 2 duże białe? Mhm. Jeszcze raz po czerwonego. Albo nie, już jakiś na białe. No na razie nie ma nic ciekawszego. 5 dużych białych. Już byłem tak głodny. Parówki z Biedronki, z ketchupem, z ogniska, pycha. Nie mogę trafić dobrze. A co, wolisz bliżej, tak? Bliżej na ciebie. Ale gdzie macie więcej brań, na piachu czy bliżej nurtu? W pół główki. Mamy w końcu jakąś rybkę. Po dłuższym czasie, mamy już godzinę prawie drugą. Leszczyk, tak? Tak. Leszczyk nieduży. Idę po tatę. Po tatę? Będzie big, bardzo big. Oj, na tatę to chyba jeszcze trochę poczekamy. Pierwszy leszczyk dzisiaj? Chyba tak. Ale jakoś dobrań się nie kwapią. Mamy już godzinę prawie drugą w nocy, już, ale brań jest bardzo mało. Praktycznie na federki coś tam dzieje się co jakiś czas. Było z tyłu jedno branie na pijawkę, a w sumie tylko tyle, bo nie mieliśmy nic więcej. Ogólnie w ogóle widać, nie żeruje teraz ryba. Jeszcze wieczorem coś tam wychodziło, jakieś kleniki, jaziki przy warkoczu, kawałek dalej, bo widać bolek chodził. No na razie jest woda martwa, jeszcze troszeczkę wiatr się zrobił, ognisko się pali, jakieś tam kiełbaski zjedliśmy. Tyle co Aaron złapał przed chwilą leszczyka. Jakieś tam krąpie pojedyncze. Zobaczymy, może coś jeszcze rano będzie się działo, bo rano chyba jak nasz deszcz nie złapie, to jeszcze rano na groch popróbujemy. Co? Nie. Ja nie będę łowił na groch. A na co? No na co? Ja będę coś gdzieś na federkę. Na federka byś siedział do rana? A co to, jakąś nową czołówkę macie? Kogo to czołówka? A to moje wszystkie trzy. Wszystkie trzy twoje? No i czwarta moja u mnie na głowie. No tak. To widzę też jakiś starość jakaś. Dajwa. Dajwa. O, branie miałeś, Michał? No coś tam chwało, ale nie wiem, czy to idzie. No chyba coś jest, ale drobnego. No to może brania się w końcu zaczną. No jeden drobny karpi, 17 kg. Jakiś tam leszczyk. A no podaj to zielone pod kurkę. Wow, krąpik, no. Dzięki.
Ale ważne, że chociaż takie krąpiki biorą, nie? Można się pochwalić. Dokładnie. Co, masz rybę? Czy nie wiesz? Chyba jest. Znaczy, to nie, jest na pewno. Szałas pokaż nas. No zaraz pokażę. Jest ryb, big. No chyba coś to jeszcze piło, troszeczkę. Same takie krąpie, nie? Zrobiliśmy sobie namiocik z plandeki od samochodu, od przykrywania samochodu. Od czego? Od przykrywania samochodu. A od czego to jest? Nie, już wiem co powiedziałeś, nie? Tu sobie wstawiliśmy patyka. Z tamtej strony przy ognisku jednego patyka. Tutaj stady wodoaparatu. Wędka. I pół wędki. I trzyma się plandeka, siedzimy sobie pod plandeką w razie czego jakby był deszczyk. Ewentualnie jakby miało padać. Powoli robi się już szarawo, lecz chłopaki jeszcze śpią. Ja nie szłem spać całą noc, ja czuwałem. Mieliśmy jakieś pojedyncze branie na pijawkę. A teraz tutaj na federku widzę u Arona coś stuka drobnego. Zaraz sprawdzimy, pewnie jakiś krąpik. Tak jak widzimy, nieduży krąpik. Zaraz się zrobi jasno, bo już powoli zaczynają się pojawiać jasne chmurki. Spróbuję połowić troszeczkę na groch jeszcze jak chłopaki będą spali. No i ewentualnie jeszcze z tyłu mamy wędeczki, stoją na pijawkę. Jeszcze jest rzucone na trubka, może jeszcze coś weźmie. Jak widzicie, mamy już coraz jaśniej. Chłopaki jeszcze śpią. Pod namiocikiem naszym śmiesznym. Teraz mogę pokazać resztę, no bo w nocy za bardzo nic nie było widać. Jak już wcześniej mówiłem, tutaj mamy jedną gruntówkę, która była rzucona całą noc na pijawkę. Tutaj stoi gruntówka sumowa. Ze swingerem i sygnalizatorem. Na niej jest rzucony krąb, było jedno branie w nocy. Kawałek przejechało, prawdopodobnie jakiś sandaczyk. No i tu stoi jeszcze druga gruntóweczka. Arona. Też rzucona na pijawkę. Ja zwinąłem federki chłopaków i zaraz z tej strony spróbuję połapać na groszek. Może na groszek się trafi jakiś krąb albo jakiś klejnik, ewentualnie jadzik nieduży. No zobaczymy, zaraz zacznę próbować i może akurat będą jakieś rybki. Michał właśnie wypuści szczupaczka. Ej, ale z drugiej strony go wypuść, bo ja tu będę łowił na groch. Żeby mi nie ten. I wyciąga sobie Michał przy okazji kolejnego żywca, bo zaraz będzie zaczynał łowić. Dobra, Michał będzie wypuszczał od razu szczupaczka. Tylko z drugiej strony wypuść, żeby tutaj nie narobił hałasu. Całą noc był w siatce. Chcieliśmy go wypuścić dopiero rano, żeby było widać. No, fajny szczupaczek, ładny. Całą noc w siatce buszował, jak czekałem. No, odpływaj szczupaczku. Na co wziął? On wziął na krąpia czy na płotkę? Krąpia. Krąpia łowiłem na krąpia. Płotki nie mieliśmy. No to dawaj, zakładaj drugiego żywca i próbuj tu w zakolu. Ja miałem przed chwilą jedno branie na groch, niestety. Niestety się zagadałem troszeczkę z Michałem, ale próbuję dalej. To zaczęły się brania na ten, na federka? No, tak. Wesoło brać. Tam wcześniej złowiłeś jeszcze małego leszczyka, nie? Z rana.
No taki już krąpik. Lepszy z tych gorszych. Lepszy z tych gorszych. Krąb ładny. Patrz sobie tu woda. Ładny, nie? No, ładny. Takie krąpie się często trafiają przy łowieniu na bruch. Bardzo często. To na razie do siatki wrzucimy, nie? I tak. No i później go wypuścimy. Tlenik. Tlenik malutki, no. Ale też branie tylko po rzucie od razu, nie? Od razu go wypuszczamy, bo to mały. Płotka ładna, przyzwoita. No, no i płotki się trafiają na grosze. Słońce, nic nie widać. Nasze dzisiejsze łowienie dobiegło już końca. Pokażemy, jakie rybki złowiliśmy. Mamy już godzinę 8. Już trzeba się zwijać do domu. Dzisiaj było słabo, było bardzo słabo. Jakieś pojedynczy białoryb był w nocy, a teraz o tej godzinie porannej miałem dosłownie 4 brania na groch. Wyjąłem małego krąpika, tylko może z pół kilo, jedną płotkę, no i jednego klenika, jedno branie nietrafione. Znaczy strasznie dużo też, ale leszczyk był, widzę, jeden. Miał dwa, płotka była przed chwilą. Tu był krąpik taki dość fajny. Nic, wypuszczamy od razu, nie? No nic, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Dzisiaj znajdujemy się we czterech nad wodą. Jestem ja, Janusz, Aaron i Michał. Przed nami kolejna nocka z nastawieniem, no oczywiście, na sumka, no bo okres ochronny się skończył. Mam nadzieję, że może jakiś sumek się trafi, ewentualnie zobaczymy, może będą jakieś leszcze. Rzuciłem już sobie jedną gruntówkę z krąpiem. Mamy rzucone 3 czy 4 wędki na rosówkę. Będziemy łowić również na pijawki. No, mam nadzieję, że jakieś ryby będą. Jak coś będzie się działo, to oczywiście będziemy pokazywać. Na razie strasznie gryzą komary i ciężko jest cokolwiek zrobić, robimy zestawy, przygotowujemy sobie całe łowisko. Janusz próbuje złapać jakiegoś krąpia. Widzę, krąpik tam szarpie na szczycie cały czas sygnalizatorem. Mam nadzieję, że jakieś ryby będą. Bo wczoraj robiliśmy nockę, było bez rewelacji, dzisiaj jesteśmy na innej główce. Z innym nastawieniem. No i zobaczymy, co się będzie działo. Rozłożyliśmy już wędki, wszystko mamy gotowe. Tu rzuciłem sobie jedną. Na szczycie mam rzuconą sumówkę z gruntu z krąpiem. O, mam branie. Jest branie tutaj na dwie rasóweczki.
Tu nic nie widać, nie? Albo jakieś białory, rosówkę. Rosówkę podskubuję, albo sumiki małe. No, dalej, zobacz. To krąpie chyba rosówkę, nie? Mały to też tak nie atakuje, nie? Może jakiś fajniejszy będzie, czy coś. Kurde, ile komarów. No, komarów jest dużo. Nie, no nic, czekamy, jak coś będzie się działo. Będzie się działo. Masz śpiwór. Masz śpiwór? Coś ty. No to ja mam śpiwór, bo wziąłem. Taki. Jak na razie to miałem śpiwór, bo nie. Janusz już rozpalił ognisko. Gdy poszliśmy po drzewo, ja, Aaron i Michał, Janusz złapał pierwszego sumika. No, sumik, nie wiem, wielkość, no, miniaturowa, żywcowy, można, że powiedzieć. No, oczywiście, to jest sum europejski, to nie jest karłowaty. Sumika wypuszczamy od razu, bo jest niewymiarowy. Szczupak. Szczupak? Skąd wiesz? Nie ma nic. Pokaż. Nie. Ale ci walnął w krąpia, nie? Aż wędka spadła z tego. Mieliśmy pierwsze branie suma na płyciźnie. Na początku brał bardzo delikatnie, bo tylko dwa razy przetrącił wędką. Po chwili wędka spadła z podpórki i zaczął ciągnąć. Więc pierwsze branie suma było. Czyli na płyciźnie jest. Próbuj, może będzie jeszcze jedno. Janusz właśnie przyciął jakąś rybkę na rosówkę. Spięła się? No. Kurde. Ale już trzymałeś normalnie, ajajaj. Nie wiem. No szkoda, no nic, próbuj dalej. No, branie było fajne, ryba była fajna. Tylko na tą wędkę ryby biorą. No, na to wychodzi na razie. Mamy już godzinę drugą. Siedzimy, przed chwilą było branie właśnie na sumka na krąpia. Janusz tutaj miał znowu branie na swoją drugą gruntówkę. No tam na razie cisza, no nic się nie dzieje na tamtych wędkach. Dopiero z tej strony było teraz coś. Chyba zaraz będziemy szli spać, staniemy sobie rano o godzinie 4, może 5 i jeszcze spróbujemy coś złowić. Tak, mamy rybkę właśnie. Adrian coś ciągnie. No chyba, no sumik nieduży, bardzo malutki. Ale wiesz, gdzie wziął? Pod samym brzegiem, dosłownie pod samym brzegiem, nie? A już mieliśmy iść spać w sumie, nie? No właśnie. Śpiwory rozłożone. Taki sumik. Czekaj, o, ten jest jaśniejszy niż ten, co Janek złapał. Ale tłuk. Już widać? No. Popłynął. Jak jeszcze spaliśmy, Janusz usiadł na groch, na napływie. Przed chwilą złapał jednego fajnego klenia, teraz ma drugą bardzo dużą rybę. Zajrzyj od tamtej strony, tak żeby nie postraszyć ich jak są. Trzymaj. Nie wiesz co to? Bo tak nie kleniowo pompuje, inaczej niż klen, nie? Za spokojnie chodzi na klenia, mi się wydaje. Nie za spokojnie na klenia? No
No to nam Janek niespodziankę rano zrobiłeś. No bo wozi ładnie. Wozi ładnie, nie powiem. Podebrać ci? Mogę ci pomóc, Janek, jak chcesz. Wiesz, na zawodach musisz sobie jakoś poradzić. Na zawodach musisz sobie jakoś poradzić, a zobacz, on tutaj dość fajnie wozi po tym nurcie, nie? Ja nie. Boleń. Mówiłem ci, że mi nie chodzi kleniowo. Co, chłopaki, przebudziliście się? Nie. W ogóle nie kleniowo chodził. A może w rękę go ci chwycę, będzie lepiej. Co ty na to? Po co? Pokaż mi zadowolenia na twarzy. Daj mi się wykazać, chociaż tyle zrobić. Albo podbiorę ci, albo ten. O, boleń to cię chwilę powozi. Tym bardziej na takim zestawie. Mnie ręka boli. No to daj ten podbierak, ja ci będę. Daj. Nie, do takiego bolka to jeszcze na groch nie miałem, powiem ci szczerze. Takiego dużego. Były takie 55, ale ten to jest klocek, nie? To jest duży boleń. Znaczy, no jeszcze nie wiemy, nie jesteśmy pewni, czy boleń tak przy pierwszym wyjściu wyglądało. No. Te brzane. Mówisz, brzane byś chciał? Wozi fajnie. Bardzo fajnie wozi. Nie, nie daj mu w nurt pójść. Tak spróbuj, postaraj się, żeby nie odbił tam w ten. Ja wiem, że to jest, Janek, ciężko przytrzymać, ale wiesz, że jak tam pójdzie ci w nurt, przejdzie przez główkę, to już potem będzie ciężko. Kurwa, ja się męczę. No nie, no tak jest właśnie. No. On się nie męczy. Chyba bolka trafił, wiesz? Chyba bolenia. Daj z nim karność tą, bo on już pójdzie zaraz tam. Nie, nie pójdzie, tutaj tego nie puścisz, taki kawał. Pokaż. No, pompuję go cały czas, ale... Kleń chyba, tak? Boleń. Boleń? Ja pierdolę. Bo w ogóle kleniowo nie chodziło od początku, za spokojnie. Kleń to wariuje jak głupi, a to takie spokojne chodzenie, takie... Nie wiadomo, co to kurwa może. Takie boleniowo-leszczowe, nie? Chodzenie takie boleniowo-leszczowe typowo. Bardziej być tu z nim na spokojniejszą... Nie, bo jak będzie kombinował, tu jest za płytko. Tam leży taki ten w wodzie, taki konar. Niech tu go ciągnie, on się tu zmęczy w tym nurcie prędzej niż tam na spokojnej. Powoli go wypompuje, bo widać, ryba siedzi dobrze, nie powinna się wyczepić. Boi się ręka? Tutaj harnasiowi poholować. A pomyśl sobie, jak ja bym miał tego sumę ciągnąć. No. Boleń. Boleń, też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje, że bolek. Wyciąg go, bo wszyscy ciekawi, mi się od zimna ręka trzęsie. Ucho jak zwykle śpi. A ucho jak zaśnie, to... Z boleniem tak jest, że ciężko jest wyjąć. To samo jak ten spinnik ci siądzie na zestaw taki delikatny, to tutaj zazwyczaj wozi i wozi.
Otrzymasz karność kamerę zaraz, nie? No nie. Ja tylko go capnę. No, 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 no. Nie, on jeszcze za żywy. Dużo za żywy, za bardzo. On kurwa jeszcze nie jest zmęczony w ogóle. No nie, nie, właśnie. Niech powietrza sobie nabierze. No ale nie da mi. On jak brzeg zobaczy... To... Ale ryba jest fest. Fest jest ryba, nie? Ryba ładna. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem 70+. Co? Tak mi się wydaje, no, że może być 70+. Kurde, też ja taki zaspany, a tutaj ja najpierw kleń, teraz tu, ja cię kręcę. Jakie kurwa bonusa mówisz? Na zawodach to... Taki bonus na zawodach to... Jeszcze taki kręt to chłopie. No taki kręt, taki boleni. Kurde, no nie wiadomo jak siedzi, bo byś go ciutkę... Nie, ja nic nie kombinuję. Jak mam wyjść, to wyjdzie sam. Już się męczę. Ale coraz więcej. Ale czy na pewno boleń chcę zobaczyć? Czy 100% boleń? Bo tyle co tutaj nam wyszedł, ty raz, tu drugi, ale to tak wiesz. Ciekawi mnie bardzo, nie? Chociaż żeby rybę zobaczyć dokładnie. Co to jest? Chcę wyjść dokładnie. Za długo chodzi jak na bolka, tak długo? No długo, długo. Co poradzi? Czy nie wezmę ich? I tak jak mówiłem u mnie w tym, tam w filmie na grog, że często bolenie się trafiają, bardzo często, ale takiego to jeszcze nie było, nie? Takiej maciory. O, boleń. Fajny boluś. Ale już coraz słabszy. No, tu musisz w rękę włożyć, nie? No. Ale piękny boleń, naprawdę piękny. Nie, tam ziomuś nie. Nie chcę tam za nim lecieć pod biorakiem, wiesz o co chodzi, Janusz, nie? Ale bolenicho. O chłopie. Ale maciora, ja pierdzielę. Zobacz. Łowca. Aron jak na nic nie kontaktuje w ogóle. To będzie około 4 kilo na pewno, nie? Nie będzie 4, 3. 3 kilo. Wydaje się na większego. A wydaje się na większego. Kurde. Daj jeszcze miarki, zmierzymy, bo to jest... Kurde, ale chodzi się za boleniem tyle na spinning i się nie trafiają, nie? Przynajmniej ciężko jest. A tutaj taką maciorę żeś... Nie no, to będzie, mi się wydaje, to że to będzie około 70 na, plus. Na groch złapałeś, nie? Na groch. Ile ma? 65. 65. To zawyżyłem go strasznie. 65. Fota i do wody. Wygląda na dużo większego, wiesz? Może to był taki gruby. Piękny odrzański boleń, naprawdę. Ale woda ciepła. Nie będzie trzeba reanimacji? Czy będzie potrzebna reanimacja? Powinien pójść, no wiesz, chwilę był na brzegu, nie? Tutaj fotka, mierzenie. Trzymaj go cały czas, tak nie puszczaj. Niech on za chwilę sam się lekko cuci. Fajnie wodzi na takim zestawie kleniowo-jaziowym na tym, na groszek, nie? Pięknie. No, gratuluję. Pamiątka niesamowita, Janusz. Janusz jeszcze nad ranem złapał jednego klenia dużego. To też może pokażę. Sam go nie widziałem. Sam nie widziałeś? No to teraz byś miał okazję, żeby zobaczyć. Widziałem kątem. Taki odrzański kleń też. Ładny, bardzo ładny kleń.
no gdzieś też ponad kilogram na pewno, no, półtorej. Zaraz pokażemy piękny odrzański klejn Janusza. Janusz z... Tak samo tam. Oj, tam nieważne. Janusz z Michałem poszli na chwilę do domu. My będziemy tutaj z Aronem do południa. Stwierdziliśmy, że nocka będzie dwudniowa, że zostajemy na dwa dni. O, pokaż. Musisz nie ruszać. Daj. Wezmę. O, piękny, piękny, gruby odrzański klejn. No, to będzie z 50 cm na pewno. Taka 50-teczka. Fajne. Czekaj, tam znajdziesz miarkę u Janusza? Jest na tym, zmierzymy go od razu. Janusz się nie obrazi, że go wypuścimy, nie? Żeby nie męczył się w tym. Przyjdzie, powie, że... 49. Prawie 50. 49. To jeszcze go zważymy. Gdzie jest ten? Siatka od podbieraka? No. Potrzymaj, ja wezmę wagę. No, ale pięknego... On nie lubi w takim czymś siedzieć. No, dziwisz się? Jakby ktoś siebie tak złapał, to wody wyciągnął. Też bym był niezadowolony. Kilo 600. Odjąć podbierak, to będzie 20. Kilo 400 ma. Półtorej prawie, no. Piękny klej. Naprawdę. Widok takiego klenia, jak odpływa, to jest... No, Janusz dał popis rano. Myślę, że jak będzie, że będzie chwila wolna w dzień, skoczę do domu, wezmę też teleskop i rano z Januszem posiedzimy na groch, spróbujemy złapać jakiegoś klenia. O, ten leszczyk fajny. Na co? Na kukurydzę? Nie, na czerwony. Na czerwony. No to już taka kilóweczka jest. Spokój się uratuje. Ale widać, jakie są potarle, jak buszowały, nie? Już tarło miały jakiś czas temu, ale... Ale tak przebuszowane jeszcze mocno. No, ten już fajniejszy. Trochę mniejsze? O! Mikrookoń. Mikrookoń. Mamy już godzinę 9 rano, siedzimy już jakiś czas. Chłopaki nas zostawili, tak jak mówiłem wcześniej, poszli do domu coś zjeść, przespać się, bo Janusz nie spał całą noc, czuwał przy wędkach, my trochę pospaliśmy. My posiedzimy do godziny 13-14, potem chłopaki nas zmienią, my pójdziemy się wyspać, zjeść coś w domu, ogarnąć się trochę i przyjdziemy z powrotem wieczorem. Przyszedł do nas kolega Paweł, wędkuje też z nami, już złapał jakiegoś tam okonka. No, na razie wędki rzuciliśmy, stoją. O, chyba miałem branie na tej. Jak na razie to jem. Na tej tutaj, co stoi z ukleją. Coś mi szarpnęło. Kawałek za nami siedzi pan. Złapał już dwa nieduże leszczyki. Jednego około kilograma. Drugiego takiego może z 20-30 deko. Wędki jak stały, tak stoją. Sumówka moja stoi. Brania nie było żadnego. Janusz miał jeden wyjazd w nocy, niestety nie wykorzystał. No, mieliśmy jakieś krąpie na federa. Janusz rano złapał fajnego bolka na groch, złapał klenia na groch, złapał dwa mniejsze. No, na razie jesteśmy zadowoleni, zobaczymy, co będzie się działo do wieczora. Przypuszczam, że w dzień rewelacji nie będzie, ewentualnie może trafimy jakiegoś leszczyka niedużego, jakieś krąpie, płoć. Przypuszczam, że może jakiś szczupaczek się trafi z gruntu, nic więcej, ale... A w nocy oczywiście znowu nastawienie na sumka, ewentualnie może na jakąś inną rybę, zobaczymy, co będzie.
to. Mamy już godzinę 18, właśnie przyszedłem do chłopaków, bo byłem chwilę w domu. A ja właśnie jadę. Aaron jedzie po mój teleskop na chwilę do mnie do domu, po zanętę, bo nam się skończyła. Jak mnie nie było, to chłopaki złapali trzy leszczyki nieduże. I chyba kilka krąpi. Tak, złapaliście jeszcze kilka krąpi oprócz leszczyków, tak? Tak, tak, były kilka krąpi, kilka leszczyków, nawet ładne podleszczaki. Nawet? Nawet. Niech będzie. No, dzisiaj w nocy znowu mamy nadzieję na sumka. Zobaczymy, czy coś będzie się działo, bo w dzień nie było nic. No, teraz dopiero właśnie co pod wieczór zaczynają się siebrania na federki. Rano oczywiście spróbujemy na groch z Januszem na spławik, bo dzisiaj były naprawdę fajne rybki. O, jest branie kolejne na federka. Masz rybkę? Tak. Fajniejsza. Mówisz, że ciutkę fajniejsza rybka, tak? Podleszczaczek ładniejszy. A, podleszczaczek. Nie, spadła. Na 6 baboli. Ale wszystkie robaki ci widzę wyciągnął. Nie, prawie. Prawie, no. Powoli będziemy szykować się już do łowienia na wieczór. Będziemy zarzucać grube gruntówki z krąpiem, z pękiem czerwonych, ewentualnie z pijawką. No, jedno branie w nocy było. Jedno branie sumka. Zobaczymy, może jeszcze jakieś będzie. Jak mnie nie było, chłopaki złapali tutaj. Jan złapał mojego szczupaczka. No, może jeszcze do wieczora się coś trafi. Zobaczymy. W nocy oczywiście typowo nastawienie na sumka. Tata pomalował. Trochę go ulepszyłem. Jadę. Nareszcie. Chwila spokoju. W plecach zapnij. Rybkę na groch. Janusz przed chwilą miał branie. Klejnik nieduży. Podebrać ci go, zejść tam? Weź tam. Nie, dobra, to ja zejdę, bo tak to chodzić z podbierakiem, straszyć to. Duży nie jest to. O, taki klejnik około 30 cm. Rzuć go do siatki. Teraz do siatki? Klejnik ma na pewno 25, czyli wrzucamy go do siatki, rano go wypuścimy. Kolejna rybka, ale chyba dużo, dużo mniejszy, nie? Nie, no taki sam. Daw radę do góry, czy ci podebrać? O Jezu, weź wędki, nie? Oj, ten nawet większy od tamtego chyba ciutko. Ale grubasy, nie? Ja mam do siatki. Wrzucisz to, wrzuć go delikatnie, tylko taką, wiesz, żeby nie postraszyć, nie? Ja mam go do góry podnieść. Daj, kurwa, nie chcę się. Nieduży, tak jak tamte. W samej wielkości. Odczepisz go od razu i wrzucisz do siatki? Do kamery pokaż. Rzuć mi wysadać. Nie do siatki, do wody go od razu. Żeby go pięknie wypuść. Masz? Jest ryba? Tak czy nie? Będzie podbierak potrzebny? Tak. To jest bat. Dajcie podbierak. Tam jest. Ale co, w tym zielsku ci się też zaczepiło? Będzie podleszczak ładny. No, też mi się wydaje, że będzie leszczyk. Ja mu daję kilogram. Ja mu daję hotelkę. Chłopu. No, ale fajny garbusek. Kurde. Haczyk ostatni. Ale na co? Na czerwonego? Na pęk. Pokaż. Łowimy dalej. Wieczór mamy już coraz bliżej, zaraz będzie ciemno. Chciałem wam pokazać, mamy na szczycie piękny przelew, króciutką opaskę z bardzo, bardzo wartkim nurtem. Spróbuję później tutaj porzucać troszeczkę na woblera. Może trafi się jakiś boleń albo sandaczek, bo widzę ukleje stoją
na no właśnie przy brzegach i myślę, że może tutaj drapieżnik będzie podchodził. Tak jak mówiłem, robi się już ciemno. Aaron złapał jakiegoś tam jednego okonka. My z Januszem tutaj na krok złapaliśmy jakieś małe kleniki. No w nocy myślę, że będziemy jeszcze próbować na groch. A na razie gruntówki będą stały. Rzuciliśmy na pijawkę. Mamy jeszcze rzucone z gruntu na krąpia, na uklejkę. Więc mam nadzieję, że może coś się trafi. Ja, Janusz i Michał już wstaliśmy. Całą noc nic się nie działo, nie było w ogóle brań. Janusz mówi, że o godzinie której? Drugiej, tak? Że o godzinie drugiej w nocy trafił się mały sandaczek. Gdzieś tam jest w siatce, zaraz go wypuścimy. A tak przez całą noc no nie było nic kompletnie. Mi się trochę kimnęło, bo byłem niewyspany po wczorajszym dniu. Janusz znowu całą noc czuwał. Jak zawsze. Taki nieduży sandaczek. Wziął na całą uklejkę. Janusz mówi, że jeszcze już po wyciągnięciu na brzeg się wyczepił, czyli nawet dobrze się nie wciął. Oczywiście sandaczek jest niewymiarowy. Nie powinniśmy nawet go wkładać do siatki, ale ze względu na to, że wszyscy spaliśmy, a chcieliśmy to pokazać na filmie, to dosłownie tą godzinkę, może ciutkę więcej, przytrzymaliśmy go w siatce. Oczywiście wraca do wody. Sandacze to piękne ryby, naprawdę. A nawet taki mały. Po złowieniu daje niesamowitą frajdę. Gruntówki sumowe stały, dzisiaj nie było żadnego brania. Wędki z pijawką również stały. Z rana widziałem, było jakieś delikatne puknięcie na stronie napływu. Janusz siedzi na groch, na razie bez brań. Jakby coś się zaczęło dziać, to dołączę do niego. No i myślę, że na szczycie rzucę jeszcze jedną wędeczkę na uklejkę. Nie, może jeszcze jakiś sandaczek się trafi, bo jest to bardzo dobra główka sandaczowa i myślę, że może jeszcze jakiś by był. Jeszcze mi fotkę wstrzygniesz zaraz. Już to? O kurde, nawet nie sądziłem, że będzie tyle miał. 2800, czyli... 2900. Powinien swój rekord Leszcza tym razem. Ile wcześniej miał 2,5, podbierak ma 180.
Czyli jeśli podbiorek ma 180, to leszcz ma 2700. No. 2705 ma dokładnie leszcz. Czyli pobiłem swój rekord leszcza. Wypuścimy go z drugiej strony, bo tutaj nie będę sobie płoszył. Najlepiej tuło na kamieniach. Ale jestem zadowolony. To good. Skończyło nam się drewno, ognisko kończy już się palić. Aron właśnie wstał. Na razie odkąd złowiłem tego leszcza, nie było żadnych brań. Kompletnie. Myślę, że będziemy zaraz się zwijać do domu, bo mamy już prawie godzinę 8. Nie ma co dłużej siedzieć. Idę jeszcze zobaczyć, jak wędki na szczycie. Bo mam na szczycie rzucone dwie wędki na ukleje. Jedną rzuciłem sobie na filecika z uklei, a drugą rzuciłem sobie na całą uklejkę. O, nic nie dzwoni ani nic nie szarpie, więc z hamulca też nie wyciąga, więc żadnego brania nie ma, nie było i przypuszczam, że już raczej nie będzie. No nic, pokażemy jeszcze, jakie rybki udało nam się złowić. Mamy jakieś pojedyncze krąpie, jakieś malutkie leszczyki, bo oczywiście jak była jakaś większa rybka, klenik, boleń, leszczyk, to od razu wypuszczaliśmy, nie czekaliśmy, żeby nie męczyć za bardzo. Sandaczyka tylko godzinkę potrzymaliśmy w siatce, żeby móc go pokazać rano. No i to zaraz pokażemy wszystkie ryby, jakie udało nam się złowić. No tutaj mamy tylko jakieś małe kleniki. Jakieś krąpie. Pojedyncze krąpie. Tam chyba jeden okonek jest. No to kleniki też takie po 30 cm. 2 czy 3. Bez rewelacji. Bez rewelacji. No, płyńcie. Dobra. A ty rzucę. No płyń. Popłynął. Idziemy teraz do drugiej siatki. O, kto złapał tego krąpia takiego? Nie wiem. Bardzo słabo, bo to jest z dwóch nocek ryby, ale za to mamy tak. Pięknego okonia Aron złapał. No ile okoń, na pewno z 20, może 7-8 cm, piękny okoń. Tutaj mamy jednego podleszczaka. Tak powiem, że podleszczaka, bo potem mogą niektórzy nie zrozumieć, leszczyka. No i jeden taki krąpik. Kilka mniejszych oczywiście, mieliśmy dużo krąpi, tylko połowa została wypuszczona. Połowa poszła na zestawy gruntowe. No i z rybki od razu wypuścimy. Wypuścić? No dobrze. Mogę mieć ten zaszczyt i wypuścić chociaż raz. Tak jak widzieliście, tak wyglądały nasze zmagania z odrzańskimi nockami. No bez rewelacji, muszę szczerze powiedzieć, nie było dużych ryb jakichś strasznie. Coś tam się trafiło, zawsze fajny leszczyk, Janusz miał klenia, bolka. No ryby, no może powiem tak, godne uwagi, ale też jakoś tak nie, jak na odrzańskie warunki, to nie były to takie strasznie duże ryby. No nic, no co mogę więcej powiedzieć, no nockę uważam za no, może nie nieudaną, nockę uważam za taką średnią, no jakieś tam rybki były, ale nie było najgorzej, trafił się mały sandaczyk, słucham? No ty tak,
No, akurat tak wyszło, że nie wszyscy połowili, ja też złapałem tylko jedną rybę tak naprawdę, bo resztę tak naprawdę złowił Janusz. No nic. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, oczywiście zasubskrybujcie nas. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku, zapraszam na nasz fanpage na fejsie i do zobaczenia, trzymajcie się.